GKS Kluczbork. Witam Państwa, witam trenerów. Przypomnę, GKS wygrał 1-0 po bramce Tomasza Balula w 56 minucie gry. Spotkanie obserwowało 150 widzów. Najpierw pomeczowe opinie obu szkoleniowców. Proszę bardzo, trener drużyny, gości pan Zbigniew Smułka. No, takiego spotkania się obawiałem. Mieliśmy jeden schemat ćwiczony na to spotkanie. Kilka razy wyszło, kilka razy nie, ale ogólnie mówiłem zespołowi, że w tej lidze będą mecze, będzie kilka meczy takich, o których będą decydowały, oprócz determinacji i walki, bo w tym spotkaniu tego było wiele, stałe fragmenty gry. Dzisiaj po obu stronach tych stałych fragmentów gry było bardzo wiele. Gospodarze wykonali jeden lepiej, troszeczkę przypadku, przegrywamy spotkanie, ale uważam, że mecz mógł się podobać. Było widać dyscyplinę taktyczną po obu stronach, natomiast brakło koncentracji przy jednym ze stałych fragmentów gry i wiary przy naszych stałych fragmentach gry, i to zadecydowało o dzisiejszej porażce, aczkolwiek uważam, że mecz na remis. Dziękuję. Dziękuję. A teraz trener GKS-u, pan Piotr Mandrysz. Wiem przed spotkaniem drużynie, że się może powtórzę, co powiedział mój przedmówca, że jak spotykają się dwa zespoły o zbliżonym potencjale i dobrej dyscyplinie taktycznej, to o wyniku często decyduje stały fragment gry. Tak się dzisiaj stało. Ja się cieszę z tego, że stało się to naszym udziałem. Dało nam to ważne 3 punkty. Dogoniliśmy tym samym zespół z Kluczborka. Po ostatnich spotkaniach tutaj granych wynikowo źle, dzisiaj zaświeciło dla nas słońce, z tego się cieszymy. To na pewno podbudowuje drużynę. Mam nadzieję, że chłopcy nie ukrywali tego. Być może odczarowaliśmy wreszcie ten stadion w Jaworznie i teraz pójdzie nam troszkę z górki. Na pewno muszę pochwalić zespół za determinację w grze, za konsekwencje w tym, co robili, bo mieliśmy świadomość, że spotkaliśmy się z zespołem, który ostatnio po nie najlepszym początku złapał wiatr w żagle, w 2 spotkaniach zdobył komplet punktów, strzelił 8 goli, no to się rzadko zdarza. Wiedzieliśmy, że tutaj przyjedzie drużyna, która będzie chciała z kontrataku tą serię ciągnąć. Udało nam się im przeciwstawić i cieszę się z tego bardzo. Dziękuję. Dziękujemy, a teraz oczywiście czekamy na pytania od Państwa. No tak, Pascal dzisiaj nie dał za dobrej zmiany, natomiast Kamil Mitkiewicz przystąpił z kontuzją do tego spotkania. Jest to kluczowy zawodnik, mamy wiele spotkań i nie chciałem ryzykować zdrowia zawodnika. Natomiast trudno było Patrykowi Tuszyńskiemu również tam przy tych stoperach uwolnić się, stworzyć przewagę 1-1. Chciałem w bocznych strefach stworzyć przewagę, żeby on ten pojedynek wygrał. No miał jedną fajną sytuację ze skrzydła, gdzie wszedł. Szkoda, że zakończył nieszczelnym strzałem. Ale uważam, że jednak to nie miało wpływu na wynik, tylko jakaś koncentracja i stały fragment gry. I wracamy do Kluczborka bez punktów. Staramy się grać cały czas piłką po trawie, wychodzić spod pressingu podaniem, wymieniać te podania na 1-2 kontakty. Natomiast do tego jest jeszcze potrzebne, żeby przytrzymać ten poziom gry, potrzebny jest ruch bez piłki, potrzebne jest po zagraniu wyjście na pozycję. No może w drugiej połowie już brakowało tego, bo jednak troszeczkę brakowało sił. No ale będziemy dalej starali się grać atakiem pozycyjnym, wymieniać podania, oby to dawało efekty. Myślę, że
Mamy 4 dni do tego, żeby zregenerować siły. Nie jest łatwo grać, gdy gra się w takim rytmie, czyli w ciągu 8 dni zagrać 3 spotkania. Wiadomo, że podróż z Gdyni to do łatwych nie należała. To praktycznie była noc zerwana. My wróciliśmy po 6 rano. Obolali z tego spotkania i jak to się mówi, musieliśmy lizać rany, bo to spotkanie w Gdyni kosztowało nas mnóstwo sił, bo tak jak powiedziałem, był to bardzo trudny przeciwnik, postawił nam bardzo wysoką poprzeczkę. Ale mam nadzieję, że uda mi się wybrać taką jedenastkę na niedzielne spotkanie, która będzie w stanie skutecznie podjąć rywalizację w turze z zespołem Turków. No tak, ale pan również mnie pytał po ostatnim czy przedostatnim spotkaniu na temat o dyspozycję Pawła Lesika. Ja odpowiedziałem przecież, tak jak odpowiedziałem, że Paweł w tej chwili jest w formie takiej, że no nie miałem praktycznie wyboru. Ten wariant zastosowałem już w Gdyni. Tam to funkcjonowało lepiej niż dzisiaj, ale muszę też potwierdzić, że dzisiaj graliśmy z zespołem lepszym niż zespół Bałtyku. Przecież zespół Kluczborka do końca walczył o utrzymanie w pierwszej lidze i spadł w ostatniej kolejce z 15 miejsca. Tam doszły drobne retusze, jeśli chodzi o piłkarzy. Trzon zespołu pozostał pierwszoligowy. No to moi młodzi chłopcy w środku drugiej linii mieli z tym problem, bo oprócz tego, że grało 2 młodzieżowców w osobach Czupryny, 20-latka i Kupczaka, 19-latka, to Babiarz ma tylko 22 lata. Kamil Łączek 21, no to była, że tak powiem, młoda drużyna. A Malicki też zresztą. Dlatego przy dobrze operujących piłką przeciwnikach wrażenie było takie, że przewagę optyczną na pewno miał zespół Kluczborka, a na pewno po przerwie, po zdobyciu bramki. Natomiast my z premedytacją cofnęliśmy się, bo wpuszczając na boisko Folca, który dysponuje odpowiednią szybkością, a później Szczęsnego, który również ma te atuty, chciałem z kontrataku ukuć przeciwnika, no ale przeciwnik grał dobrze, więc tych atutów nie mogliśmy w pełni wykorzystać. Dziękujemy. Mamy jeszcze jakieś pytania? Właśnie jeszcze po zmianę Polca. No chyba mniej niż powinien dać Dałowi, który wchodzi na te 30 minut przy wyniku 1-0. Tak, miałem na ławce inaczej. Przypomniałem sobie pierwsze spotkanie z Górnikiem Wałbrzych, gdzie wejście Folca dało nam pełen komfort grania, bo na nim było mnóstwo fauli, on się urywał, wychodził na pozycję. I na to liczyłem dzisiaj, bo miałem korzystny wynik. Miałem na ławce jeszcze drugiego napastnika, Sobczaka, który raczej jest typem egzekutora i wprowadzenie jego było uzależnione od wydarzeń na boisku. Ponieważ był wynik korzystny, no to szukałem szybkiego zawodnika, ale zgadzam się, że Marcin jest w jakimś dołku, bo nawet w ostatnim meczu rezerw, mimo iż dałem go po to, żeby się przetarł i odblokował psychicznie, to raczej się nie odblokował, a być może zablokował. Czy mnie to irytowało, że on miał piłkę, to on do bramki nie był w ogóle zorientowany na to, żeby się wrócić i jakby stworzył przewagę do przodu, tylko szukał zagrania do tyłu? No. Bo Marcin jest generalnie innym typem piłkarza. On jest lepszy w sytuacji, gdy dostanie piłkę na wolne pole. Nie potrafiliśmy go takim podaniem obsłużyć, bo on miał za zadanie schodzić w poprzek w jedną bądź drugą stronę, żeby dostać dobrą piłkę, bo miałem świadomość, że przeciwnik rzuci wszystko na szale, żeby po prostu dążyć do zmiany rezultatu. Nie robił tego, dostawał piłki na ciało, a w tym nie jest mocny. Dziękujemy, tak? Dziękujemy bardzo. Do zobaczenia.